Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek wrócimy troszeczkę do poprzedniej formy. Otóż w ostatnim odcinku zaryzykowałem nieco i spróbowałem zrobić troszkę inną formułę materiału, który jest taki delikatnie złożony z dwóch części bardziej i gdzie pomijam kilka elementów w rozgrywce. Nie był to jakiś montaż, powiedzmy, najwyższego poziomu, bo powiedzmy wprost, tam montażu nie było poza sklejeniem dwóch plików. Ale mimo wszystko tym razem spróbujemy wrócić do poprzedniej formuły. Dlaczego klikam za to? Zaraz wam wytłumaczę. Wrócimy troszeczkę na chwilkę do poprzedniej formuły i spróbujemy zrobić jeszcze jeden odcinek. Zobaczymy na zasadzie porównania, który odcinek bardziej wam odpowiada. Taka formuła, gdzie troszeczkę tyle materiału, czy jednak taki, który leci w całości. Zacznijmy, słuchajcie, od standardowego naszego elementu, który robimy tak zauważyłem co dwa odcinki. Oglądamy sobie nieco, jak wygląda sytuacja na mapce. No i przede wszystkim z ciekawostek, jak widzicie, zmieniło się tu mocno. Otóż Minas Tirith samo jest dosyć mocno atakowany. Niby tu stoi jakaś obok dosyć mocna armia. Widzę, że chyba tutaj już trochę bitwy było. I Helend Anun jest oblegany. Więc jak widzicie, Mordor odparł praktycznie całe uderzenie Gondoru. Z drugiej strony Tirith i Hat też jest zdobyte. No i Fanuilond jest zdobyty też przez Haradrimów. Więc tutaj generalnie już tak Gondorowi nie idzie super. Zna to, z drugiej strony elfy dosyć mocno powstrzymały tutaj inwazję. Z tego co widzę, oni generalnie chodzą niemałymi stakami. No ale po prostu sprawę poza Dol Guldur to oni się dalej nie ruszyli. Run bez jakiejś tam rewelacji. Chwilkę to Rubar było, jeżeli się nie mylę, jak patrzyłem, tak mi się wydawało. Przez chwilkę chyba było Dale, ale chyba już się stracili. No ale po sprawę runy jest odcięte od południowej ekspansji, więc tutaj nic nie mają. Mają na Mistrand, praktycznie im się kończy i Mataran nawet straci, nie mają tego. Emahad. Ostineri też nie mają. Mają kilka dużych staków wojska, ale na dobrą sprawę nie mają nic groźnego. Isengard prowadzi sobie swoją radosną kampanię, bo właśnie Isengard został odbity przez Mordor, więc myślę, że za momencik dosłownie jednak poradzą sobie z tymi mordorskimi wojskami tutaj. Pytanie, co znajduje się w tej armii, ale nie sądzę, że to im jakoś specjalnie będzie przeszkadzać z tego powodu, że ja już praktycznie pogoniłem w dużej mierze, wojska Danlandu, więc oni tu za dużo walki już nie mają, Krasnoludy mają luźno, te elfy z Lorien to w ogóle nie wiem, jakim cudem jeszcze oni nie zajęli Mori, ale coś im nie za bardzo idzie, bo widzę, że mają na dobrą sprawę trzy prowincje tylko, więc no cztery powiedzmy. Tak, to jest 4, czy to jest Rohan? Rohan, to nawet mają 3 prowincje tylko, więc te elfy z Rohan, no powiedzmy wprost, nie idzie im najlepiej. Co jest dziwne, bo mają już świetne jednostki wręcz, może po prostu w autobitwach nie działają jakoś dobrze. My za moment zajmiemy ostatni tutaj element układanki, którego jeszcze nie mamy. Patrzcie, to jest wiocha, której nie zajmę. Ha, intrygujące, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to jest jakaś wiocha jeszcze. Dobra, możemy wyłączyć sobie to. Nie ma potrzeby. Widziałem też, że prosiliście mnie o informację, jak to się robi, bo ponoć części osób to sprawia problem. Jeżeli chodzi o to dodawanie populacji tutaj. Ten kod jest, generalnie nie polecam w ogóle robienia kodów. W tym modzie po prostu ja to robię tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby to Arno otworzyć. Niestety ja tutaj to przykryję, więc nie będzie widać, chyba że zrobimy tak. Tak, i teraz będzie widać. Więc jeżeli chcielibyśmy dodać do Anuminas populację, tu Anuminas, nie wiem czy pamiętacie, miał takie U chyba specjalistyczne, czy N, więc nie może być znaków specjalnych i musi być najlepiej połączone. Więc w przypadku, kiedy mamy Anuminas, ma 27 tysięcy ludzi, działa to w ten sposób, że dajemy ADD, przepraszam, konsola musi mi wrócić, oj, źle zepsułem. Przepraszam, wróćmy to sobie do Anuminas, zostawmy sobie tu. Zrobimy tak, tak i piszemy. Więc robimy to w ten sposób, że dajemy ADD, Population. I tutaj teraz wpisujemy nazwę miasta. Jeżeli nazwa jest dwuczłonowa, to musicie zmienić nazwę miasta, bo można zmieniać nazwę miasta, żeby było w jednym ciągu. Czyli na przykład jak macie, nie wiem, Helend Anun, to musi być po prostu napisane Helend Anun razem. Więc piszemy wtedy Anumi, więc w takiej sytuacji robimy Anuminas i dodajemy cyferkę, czyli na przykład 100. Mamy 27842, powinniśmy mieć 27942. Zobaczmy. Dokładnie. W taki sposób to działa. Przy dużych cyfrach on tam, jak wpiszesz na przykład mu 100 tysięcy, 10 tysięcy dodać, to on tam dodaje 4 tysiące tylko. To na oko trzeba to wyczaić samemu mniej więcej, jak to się robi. Potestować sobie. Czasami się przydaje, jeżeli chcecie się bawić trochę bardziej w ekonomiczną rozgrywkę, czy trochę sobie ułatwiać. Na pewno jest to jakieś rozwiązanie. Z tym, że nie polecam, bo to strasznie dłuższą metę zabiera przyjemność z gry. Tak w moim odczuciu. Że jeżeli pozwalamy sobie na to używanie tych kodów, to potem nie znajdujemy jakby wyzwania w rozgrywce, bo za każdym razem po prostu dobra, sobie wpiszę kody. Więc ja nie jestem zwolennikiem tego robienia, mimo wszystko jakby do tej kampanii powiedzmy, że to było w miarę potrzebne, żeby jeszcze dodać jej troszeczkę może kolorytu pod sam koniec. O, będziemy mieli bitwę na sam początek, nawet spoko, znaczy to będzie bitwa taka o pietruszkę, bo bijemy się z jakimiś chłopkami, jeżeli się nie mylę.
Mogli się w sumie poddać, tak, ja nawet większą armię od was. No, zrobię to tylko wyłącznie dlatego, żeby nie tracić dużo wojska i tak generalnie gram, że rozgrywam tę większość tych moich bitew po to, żeby nie tracić wojska. Na dobrą sprawę, nie wiem czy widzieliście, ta armia, która walczyła po mojej stronie w tej bitwie z Dunlandem, tej dużej, która była w zeszłym odcinku, to był praktycznie gros moich najlepszych jednostek. Połowę staku mam jeszcze tam na górze, nie wiem czy widzieliście, tam jeden generał stał. Na dobrą sprawę ja może jeden stak takiej armii operacyjnej. Ja działam na dobrą sprawę na małych stakach, które w dużej mierze są sprawne, bo walczymy z niesilnymi przeciwnikami. Jedyny problem właśnie był z tym Dunlandem, który był w stanie wystawić jakąś tam w miarę armię przeciwko nam. Poza tym w większości przypadków nie sprawiają to większości żadnych problemów. Wystarczy po prostu te bitwy rozgrywać i nie tracić tam dużo wojska. I to w zupełności działa dobrze. Zapraszam panów. Tak szczerze, to nawet możecie się gdzieś tu ustawić. Co jest? Tak. Na boczek. Szerzej. Zacznijcie maszerować. Co tu stoi? Jacyś łowcy, jakaś milicja topornicza. Jedna kupa czy dwie kupy? Chyba dwie kupy. Niestety będą przede mną uciekali. Już jedna jednostka jest złamana. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. The enemy general abandons his men. Our men have captured the enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Więc takie czynności wykonuję na dobrą sprawę przez cały czas, dzięki czemu tracimy, jeżeli już tracimy, to wojska z Gwardii Generalskiej, które odtwarza się tak, jeżeli chyba jednej czy dwóch bitew nie poczekamy chyba jedną turę bez walki, to wówczas chyba odnawia się nam ta Gwardia, więc nie są to straty dla nas praktycznie żadne. Płacimy za nich ciężkie pieniądze, więc zwykle uważam, że tych generałów warto wykorzystywać dosyć mocno. Chyba, że to są ci hobici generałowie albo ten jeden łuczniczy generał, za którym nie przepadam, szczerze mówiąc, bo moim zdaniem nie jest on aż taki dobry. No niestety w ogóle w Medievalu II ta kawaleria jest kurwa mocna. Stąd też może mam dużą niechęć do Krasnoludów, którymi gry są strasznie nudne, bo na dobrą sprawę brak tej kawalerii sprawia, że traci się tak kolosalną ilość jakby akcji, które możesz wykonywać wynikających z mobilności, że aż mi szkoda to robić, no. Właśnie, tu jest drugi jakiś tam stack w miarę. Ci elfi łucznicy zostali przeszkoleni. Nie wiem na dobrą sprawę, na ile to się im jakoś przełoży na ich zdolności bitewne. Tu powinna być jeszcze jedna osada, więc próbujmy przekroczyć rzekę nimi. Ci w Ostinedil też są w miarę okej, okay, mogliby też dać radę, więc może po prostu zróbmy trochę takiego ruchu kontrolnego. Zbudujmy z jedną czy dwie strażnice, żebyśmy mieli jakiś mniej więcej ogląd pola tutaj. Dajmy jeszcze szybko was. Jednej rzeczy sobie uświadomiłem, że nie robiliśmy dawno, którą będę chciał zaraz wam pokazać. Dobra, zostaw ich tutaj. To jest Eregion. To było. Czytaliśmy już raz historię Eregionu. Tak mi się wydaje, czy nie? Dobra. Eregion lub Holin, krajostok Krzewu, był krajem na noldorskich elfów na południowym zachodzie Eriadoru w drugiej erze. Zlokalizowany w pobliżu zachodniej bramy Khazad-dûm w cieniu Hiltigar Gór Mglistych, stolicą królestwa był Ost-i-Nedil. Po odejściu Galadrieli Celeborna regionem rządził potomek Fëanor Celebrimbor, syn Curufina. Za jego panowania do Eriagonu przybył Antar około 1200 roku II ery, za którego wpływem elfowie stworzyli pierścienie władzy. Z momentem zdemaskowania Annatara, którym okazał się mroczny Lord Sauron, elfowie z regionu ukryli trzy najpotężniejsze pierścienie, Wilię, Narię i Nemię, trzy pierścienie elfów. Sauron wówczas rozpoczął wojnę z elfami, otwartą wojnę. Ostatecznie po zdobyciu stolicy Ost-i-Nedil w 1697 roku II ery Sauron zniszczy cały Eregion. Ocalali elfowie ratowali się ucieczką do Lindonu, Lothlórien i Imladris, czyli Rivendell, siedziba Elronda.
Przez kolejne stulecia Ariagion pozostał opuszczony i zamieszkały. W czasach trzeciej ery pozostał pięknym, ale niezamieszkanym krajem. Okej, czyli tu wykuto pierścienie, intrygujące. Mamy jeszcze zdobyte Dun Larak. To jest Darnath, po prostu. Darnath jest nazywany brązową ziemią przez sąsiadujący z tym regionem Lutrohanu, który przybył w okolice Kalerandonów w późniejszych latach trzeciej ery. Starożytni przodkowie wojowniczych Dunlendingów zamieśkiwali zalesione tereny Śródziemia po obydwu stronach rzeki Gwaltą. We wczesnej epoce drugiej ery przez pierwszych Numenoryjczyków byli określeni mianem Gwariturim. Dunlandczycy porozumiewali się w dialekcie Haladin, drugiego domu ludzi, różniącym się od języka Anduiach, co prowadziło do jawnej wrogości. Numenoryjczycy po wielu wojnach i drugim rozwoju krwi przepędzili Dunlendingów z południa. Wielu uciekło w okolice Hiteglin z języka Sindar Gór Mglistych, pozostali rozproszyli się w okolicy Puszczy Eryn, Wor oraz Gór Białych. Tak, to jest zdecydowanie AI może mieć więcej wojska. Barad-Vim to też jest Dunland? Nie. Durław i Jaur. Okej. Okay. Durwat i Jaur nie jest częścią Królestwa Gondoru, więc nie należy też do terenu zachodniego Zjednoczonego Królestwa. Stanowi dom dla plemion Duredainów, rdzennych mieszkańców Eret Nimraz wypędzonych przez Numenoryjczyków. Północna część regionu jest też zamieszkiwana przez wojowniczych Dunledingów, których należy się obawiać, bo używają bowiem zatrutych strzał. No, na razie nie wygląda na to, że powinniśmy się ich jakoś specjalnie obawiać, bo problemy mi nie sprawiają. Fornost, Kowal, Uczarza może zrobić. Farmę może zrobić w Anksu, spoko. W Pitkar i nie. I tak, tutaj już jest koniec mapy. Się nazywa Pustka Północna, to jest cały jeden wielki region. Generalnie tam nie musimy zostawać. Więc zrobimy tylko tak. I lecimy dalej. Banditos tu zostawimy. Kultura tu jest trochę ludzi północy, więc jakiś tam gwardzistów chyba zrobić będziemy mogli. Podbijamy jeszcze, zrobimy trochę wartowni tutaj, żebyśmy mieli mniej więcej ogląd tutaj do krasnoludów. I myślę, że skierujemy już wszystkie armie na południe, bo wówczas nie mamy już praktycznie żadnego oponenta na północy. Wspaniałe relacje z Rohanem. Jakaś przeszkolona milicja Ziembrii tutaj w Karndum. W końcu możemy jakieś wojska tu robić. To będzie bardzo mocny, myślę, ośrodek. Może nie tyle co rekrutacyjny, co jeszcze dochodowy dla nas. To jest zamek, czy to jest... Tak, to jest forteca, więc ta sprawa powinna być bardziej rekrutacyjna. Góry Orkowie. To jest chyba rodzaj miasta. Tak mi się wydaje. Więc Gundabad też będzie całkiem fajnymi ośrodkami. Ten Ostorcz moglibyśmy zająć. Tu krasnoludy widzę, że próbują coś kręcić. Nie za dobrze im to wychodzi jeszcze. Czy możesz przejść? Nie możesz. Przeszpieguj krasnoluda. Coś mamy w widoku. Dostałeś trochę cechy. Na to mi troszkę zależało. W Morwa robiłem czy wszedłem? Nie pamiętam. Wszedłem. Możesz przeszkolić oddział. Miło z twojej strony. Kamet Brind. Aha, tutaj jest ten trollowy region, to już pamiętam. Tutaj robimy jakieś drogi, pierdy. Tu jakiś kapitan jest, moglibyśmy go pogonić, szczerze mówiąc. Samą konnicą w dużej mierze pewnie. To jest jakiś pojedynczy kapitan. Jesteś jakimś członkiem rodziny. A, olać. Dociągamy wojska na południe. Jedna rzecz jeszcze, która mi przyszła do głowy, którą musimy zrobić. To tą właśnie małą prowincję, której zapomniałem zająć, bo tam chyba nie mam za dużo wojska. Więc jeszcze trzeba zabrać za Monsul i Brie. Brie przynosi już bardzo ładne pieniądze, bo około 3 kafli. To już jest bardzo przyzwoity wynik. Jak na takie miasteczko. Stąd też mój stan budżetu jest świetny, bo ja mówię, armii mam dużo. Są one dosyć tanie, więc nie tworzy to większego problemu dla mnie. No, krasnoludy widzę, zostały pogonione. Spoko. Chciałbym wejść do tego miasta. O, miło z twojej strony. Sagwin. Tolarnark, okej. Okay. Słuchajcie, wszyscy ludzie, którzy nie kładają się cieniowi ze wschodu, powiedział mędrzec Dunadejnów, gdy król wszedł do wielkiej sali. Przysięga została złożona i czas wyruszać. Nasi wrogowie są waszymi wrogami. Nasze potrzeby są waszymi potrzebami. Gdy cokolwiek złe, groźne lub proszne zaatakuje, wówczas pomożecie nas aż do kresu swych wytrzymałości. Jeśli zaś mężni ludzie północy nie obalą potęgi Saurona, przynajmniej opóźnią jego atak, zamiast siedzieć bezczynnie, pogrążeni w smutku. Równie wielki ból zadamy wrogom zachodu. Wszyscy szlachetni urodzeni usłyszą o pochodzie wielkiej armii zachodu. Tak w końcu wyruszą z nami. Przedstawiwszy mapy, mędrzec powiedział. Nasi przodkowie byli tacy sami. Zemsta była ich prawem. Odpowiedział na cierpienie żądane ich ludom. To również nasze prawo. Przeciwstawić się złu i walczyć o wolność Śródziemia. Nasza siła należy do ciebie. Twoje potrzeby są naszymi. Pragniemy twojej rady i twojego przewodnictwa w naszych działaniach. Czy obdarujesz nas swoją mądrością, mój panie, i natchniesz nasze narody? Poręcz się dzięciu, akceptuj. Mędrzec przyłączy się do twojej frakcji. Można użyć tylko opcji zwołaj Tolar Karn. Mogę krucjatę zwołać. Czy to jest dżihad odpowiednik? Tak, oczywiście. Tir Etihad mogę zająć. Mordoru. Minas Morgul. Londaer mogę nawet zwołać, zobaczcie. Tolakarn. Ostorcz. To jest orków z Góry Mglistych. Coś zwołamy. Chodź tu, mój ziomeczku. Lormasterze.
Misja zakończona sukcesem. Nie wiem za co, okej. Okay. Nie pamiętam tej misji. Ma fajny głos. Akurat bardzo mi się podobał jego zawsze głos. O, padnę ma. Karnu, warsztat kowala. Pieniądze dawaj, mordo. Dunlarak farmy. Drogi? Why not? Drogi zawsze mile widziane są. Nie buduję tutaj jeszcze budynków kulturowych, bo jeżeli zaraz będę miał tę durandyjską kulturę, to już po prostu zaczniemy tu wkładać durandyjską kulturę i nie będziemy się specjalnie przejmować. Możemy coś zostawić. Ewentualnie tą armię gdzieś wysłać do przeszkolenia, to by było najlepiej. Tak szczerze mówiąc. Tak, idźcie do Dunlarak i wtedy część wojska odeślemy do przeszkolenia. To zdecydowanie. Argont tu... Was trzeba stąd wysłać. Gdzie była ta prowincja? Tu jesteś. To tą armią jeszcze spróbujemy coś tu zdobyć, bo tu jest faktycznie Brutsarn, którego nie mam. W Sackville się pojawiłeś? W Sackville się pojawiłeś, mój drogi, tak. Deep Hollow nie ma zarządcy, dużo miejsc nie ma zarządcy, ale szczerze powiedziawszy, trzymać się jakoś tam na końcu świata, to jeszcze pożytku nie będę miał tym bardziej żadnego, więc pojedziesz do Dunlarak. Zdecydowanie jest tu miasteczko, którego nie zdobyłem. W Bree coś mogę zrobić, jakiś kupców mogę zrobić, mogę przeszkolić tutaj jakąś wartowników zielonej drogi, nie jest to drogie, a może być to przydatne, nie jest to drogie, śmieszne słowo. Zrób więcej wojska, czy gdzieś mogę robić jakieś fajne fornos? O, Dunadeńscy, milicja kupiecka, why not? Panu Minas? Nie. Perketta? Nie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o moje konstrukcyjne miasteczka. Michael Delving, to jakiś myśliwych mogę robić. Szczerze, to możesz zrobić jednego takiego, żeby tu sobie stacjonował tylko. W razie co, gdyby do podsyłania był ktoś potrzebny. Tu jest pan Frodo, tutaj są moi drwale. Tutaj mam kupców zastawionych w sumie, nie wiadomo po co. Mogę was stąd zebrać na luzie. Gdzieś do Bree na przykład. Możecie zajechać, możecie się tam przydać. I wszedłem, zrobiliśmy szpiega. Tak troszkę mi na tym zależało. Pokaż mi pana szpiega. Śmigaj mi tu na południe. Czy tutaj mogę robić szpiegów? Tu mam dom zebrań? Nie mam. A czy tu mam dom zebrań? Powinienem mieć. Chodź, LDK-że mój bezlitosny. To jest mój region już. Krajostro Krzewu, zdecydowanie jest to mój region. Tu jest Brama Holina. Brama Holin, przepraszam. Ktoś mi pisał, że to bardzo źle mówię. To jest Brama Holin, nie Holina. Zostawiasz tutaj tych dżentelmenów i idziemy tu. Serio? Your orders, my lord. To tutaj się nie da przejść? To jest tylko do goblinów podejście. Intrygujące. No tak, w sumie to by się sprawdzało. No dobra sprawa, no okej. Okay. Ale sądziłem, że tu jest przejście. Znaczy, to są jakieś bagna faktycznie. Jakieś ogłoszenia frakcji, tym się nie przejmujemy. Dobra, coś jeszcze mi tutaj wisi. Szpiegiem chciałem chyba wejść do miasta im. Niestety, szkoda. Nie sprawdziłem. O właśnie, tu mogę też robić szpiegów, na czym mi troszkę zależy. A, ty miałeś strażnicę pobudować, jeszcze zapomniałem o tym. Ale to już powiedzmy, że nie jest to najistotniejsza rzecz na świecie. I mamy też tutaj port w tej Pitcairncie. O, leci nam kamera, znaczy, że ktoś znalazł pierścień. No, zobaczymy gdzie. Pewnie jak znając świat, jest pewnie gdzieś w Dolamrod, czy w innym Mordorze. Czy w Mordorze jakby było to trochę chujowo. Jednostka Saurona, jeżeli zostanie odtworzona, to jest coś przerażającego. Muszę wam powiedzieć. Miałem raz przyjemność tylko ich widzieć w grze. I to są, kurwa, maszyny do zabijania. Gdzie ten pierścień? Halo? Pierścień mi pokażcie. Gdzie go żeście zlokalizowali? Nie widzę jakoś tego. Kupcy w Bree. Michael Delving. Bree. Bombowo. Rób woja więcej. Te dwa oddziały. Tak samo na południe proszę wysłać mi tutaj. Wy też. Aha, ty tędy nie pojedziesz już jednak. Nie zdobyłem tego brodu. Strażniku Shire, mój dzielny, chodź tu. Dobra. Bree, strażnica miejska. Aha, dlatego mogłem nagle zrobić tych wojowników. No, miało sens. Pracownia by była niegłupia. Obóz też nie jest głupi. Tawerna pozwoli mi szpiegów robić tu dyplomatów. Więcej.
Bo chyba mam podstawową ratusz miasta, tak zdecydowanie mam. Jaki to jest w ogóle poziom? No to jest niegłupi poziom miasta, słuchajcie. To możemy większość budynków zrobić. No może bez tam barona i tak dalej. Ale koszary są na przyzwoitym poziomie. To są te dunadeńskie. Już. Strzelnice drugopoziomowe, co mi dają? Aha, strzelców, strażników. Oblężenie mogę nawet do katapult dojść. Tego chyba nie mogę za bardzo. Kuźnie mogę nawet wysoko dojść. Do partnerza. O. W handlu jestem ok. Drogi mogę wyżej. Nie, mam max. Hodowlę mogę jeszcze bydło zrobić. Kupców już posiadam. Kulturowy mógłbym zrobić. Karczmę. Mam też pod rozbrykanym kucykiem. Nory. Rób grabarzy. Niech będzie. Nie sądzę, żeby to nam zrobiło jakiś duży problem. Argon, garnizon. O! Fajnie. Stajnie. Rób. Young Soul Farmy. Zrób tu chociaż cele zebrań, żebym mógł chociaż wojsko jakieś podstawowe zrobić tutaj. Żebym nie musiał tam trzymać tych banditosów moich. Zrób mi tutaj jeszcze. To? Jacy tu są najemnicy banditos też? Dobra, to ty też możesz zjeżdżać w takim razie na południe. Fornost, Brima, wojsko, Amon Sul robi, bo oni mają tutaj długie przeszkolenie. A my kierujemy się... Pokaż, co tutaj będzie. Aha, to i tak tamtędy muszę iść. No chodźmy na morie, to będzie chujowe, jak się obudzi Balrog. Kurwa, Balrog to jest przepierdeleniec, naprawdę. Ile tu z wojska? Tu już zostaje 6, 8. 3, 6, 8. Pięknie się składa. Czterech mocnych generałów. I zwołujemy to Larkar. A Karn to chyba tak nazywa. To by trzeba zdobyć jeszcze jakoś gówno. Zbierzemy stąd wojsko jakoś. Ty jesteście do przeszkolenia wszyscy. Tracę cały praktycznie mój ostrzał. No ale cóż, trzeba odważne decyzje robić. Wracać do Amon Sul. Tu wszystkich przeszkolimy w Amon Sul z was? Wartownicy Zielonej Drogi chyba tylko będę musiał przeszkolić ich w Brie, ale to już nie problem. Dobra? Bo chcę, żeby mi to wojsko wróciło do sprawności. Mają fajne poziomy doświadczenia, a nie chcę ich łączyć. Więc tak zrobimy. Wrzucimy tutaj te wojsko, no i zaatakujemy trochę gorszą armią. Ale cóż. Są tu jacyś bandyci do rekrutacji może w regionie? Nie, nie, nie. Tu nie ma. Zrób mi tu zwierzę jedno. Dobra. Dobra, oddajmy trójkę. Co to za wojsko? A, i szpieg. To był ten koń. Dobra, już pamiętam, którego wysłałem tam. Zabezpieczyć sobie góry mgliste to jest dobre. Poza tym pamiętajcie, każda prowincja w górach mglistych ma możliwość zbudowania kopalni. To jest zajebiste, bo to daje naprawdę pierdyliard cashów potem. Patrzcie, znowu leci mi ta kamera w dół, jakby faktycznie gdzieś ten pierścień znaleziono. Tylko do cholery nie wiem, dokąd mi chce dolecieć kamera. Bo wraz z rozpoczęciem, który wraca mi gdzieś. I dalej już nie widzę. Tu w Imladris? O! Dobra, poszła gra. Nominas, ulepszony. Pozostaje nam budowa Halu Królów, więc te 12, które chyba po prostu klikniemy sobie tutaj, to też poczekamy i dopiero potem już wrócę najpewniej do was z nagrywaniem, jak już otworzymy Hal Królów, więc to na razie na tyle. Karn Dûm Farmy, kupcy, milicja kupiecka, łuczarz, rób to. To na pewno nam troszkę jeszcze zostanie do zabawy z tym wszystkim. Dobra, weź zrób was. Nie wiem, czemu ja to aż dowódcę trzymam na tej dzikiej północy, gdzie nic nie ma, ale okej, okay, niech tak pozostanie, zrób, nie wiem, stajnie, luzik. No i co, ja wam w tym momencie bardzo serdecznie podziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w kolejnym odcinku, jak już pewnie przeminiemy trochę tych tur, ja bym inaczej byście wy, a to był Fair Days Total War, widzimy się już jutro, kiedy otworzymy Arnor, mam nadzieję, trzymajcie się ciepło, pa, pa.